Dziękuję bardzo pani poseł Magdalenie Kochan, dziękuję panu ministrowi Markowi Michalakowi. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Sejm zapoznał się z informacją Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2012 oraz uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 44. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie tym razem nie będą składać oświadczeń osobiście. Grupa posłów dość liczna złożyła swoje oświadczenia na piśmie. Czy ktoś z państwa posłów obecnych na sali chciałby jeszcze złożyć oświadczenie? Ani pan poseł Ostrowski, ani pan poseł Dziedziczak takiej woli nie zgłaszają, więc uważam, że ten punkt oświadczeń również zakończyliśmy. Przepraszam. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie zostanie paniom i panom posłom doręczona w druku numer 1463. Na tym kończymy 44. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w sekretariacie posiedzeń Sejmu. Porządek dzienny 45. posiedzenia Sejmu wyznaczonego na dni 10, 11 i 12 lipca 2013 roku zostanie paniom i panom posłom doręczony. Zamykam posiedzenie.